Co by było, gdyby wszystkich dorosłych porwali kosmici? Wyobraźcie sobie, że pewnego dnia wszystkich dorosłych porwali kosmici. Wszystkich naraz i zostały tylko dzieci. Można będzie do woli taplać się w kałużach i rzucać się błotem. Będzie można łazić po drzewach i wisieć na nich głową w dół. Będzie można głośno wrzeszczeć i płakać, i nikt cię nie będzie powstrzymywał. Będzie można głaskać bezpańskie psy i je całować. Będzie można całymi godzinami ściskać i tresować bezdomne koty i nie myśleć o tym, czy mają tabuny pcheł i robaków. Będzie można pić rosę z listków albo ze szlaucha. Będzie można budować zamki z piasku i zakopywać się z kolegami w piasku. Będzie można siedzieć z nogami w ławce i skakać po niej do upadłego. Będzie można huśtać się na huśtawce, dopóki nie zemdli. Będzie można bezkarnie leżeć na klombie wśród kwiatów i liczyć wrony. Albo strzelać do nich z procy, jeżeli będą się źle zachowywać. Jeżeli popsuje się pogoda, będzie można siedzieć w internecie kilka godzin z rzędu, chociaż... W jakim internecie, skoro nie będzie dorosłych? Ale bez niego też nie będzie nudno. Przecież jeżeli nie będzie dorosłych, można będzie robić co się chce. Nawet przejechać się samochodem taty. Będzie można zjeść ile się chce lodów. Jeżeli zdążysz, chętnych przecież będzie dużo. Będzie można jeść tylko smaczne jedzenie. I pić tylko smaczne napoje. Dopóki nie rozbolą zęby. Albo brzuch. I tutaj trzeba będzie przypomnieć sobie o dorosłych. Ale od wspomnień zęby i brzuch boleć nie przestaną. Trzeba będzie leczyć się samemu i dokładnie czytać wszystkie ulotki lekarstw i wybierać te odpowiednie. Dzieci można leczyć tylko lekarstwami dla dzieci. Przecież leki dla dorosłych mogą nie tylko uśmierzyć ból, ale też pozbawić was wszystkich zębów albo życia. Ale to okaże się bardzo skomplikowane. I właśnie wtedy dzieci będą musiały zebrać się razem i zażądać od kosmitów, żeby oddali im dorosłych. Oddajcie dorosłych, kosmici! I kosmici się zlitują i oddadzą. Chyba. Czym zajęlibyście się w pierwszej kolejności, gdyby kosmici porwali wszystkich dorosłych? Piszcie nam o tym w komentarzach, zasubskrybujcie nasz kanał i koniecznie zostawcie lajka.